Znajduję się teraz na dziedzińcu kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Loretańskiej. Piękny kościół, wnętrze barokowe. W tym kościele uczyłem się religii, przystąpiłem do sakramentu bierzmowania i przystąpiłem do sakramentu małżeństwa. Było to dawno temu, moje dzieci są już dorosłe. Ale wspomnienia pozostają. W tym małym domku przy kościele mieściła się kancelaria oraz sala katechetyczna. Tam uczyłem się religii aż do egzaminu maturalnego. Tutaj proboszczem był ksiądz Niedzielak, ksiądz Hałabuda. Ksiądz Hałabuda był takim wesołym gościem, to pięknym, fantastycznym, sportowym samochodem przyjeżdżał sobie na Stare Miasto. Tam rozmawiał z młodzieżą. Często piękne dziewczyny gościły w jego samochodzie. Ten kamień, znajdujący się na dziedzińcu kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Loretańskiej, jest poświęcony pamięci Rocha Kowalskiego, bohatera powieści Sienkiewicza. W tym to podobno miejscu Roch Kowalski spoczywa.